do ukrycia. Wszystko stoi otworem. Zrobimy mały eksperyment. Eksperyment ma tę zaletę... Kto to sprzątał? Co to jest? Eksperyment ma tę zaletę w stosunku do sztuki magicznej, że nie musi się udać. A ten się udał. Ale to jest dopiero początek. O, talia kart. Chyba kompletna. Talia kart, jak pan wie, składa się z 52 różnych kart. Proszę, zanim dwie z nich wysunie pan w moim kierunku, a zatem w sposób dowolny wybierze z talii, informuję państwa, że tu stoją dwie karty o wartościach, jakich jeszcze wam nie powiem. Proszę bardzo, dwie karty. Jedna w moją stronę może być. Bardzo dziękuję. I druga. Czy był to zupełnie dowolny wybór? Tak. W jakikolwiek sposób mogłem wpłynąć na to, że właśnie te dwie karty pan wybrał? Nie. Nie. Mógł pan wybrać każdą z nich. A może pan chce jeszcze zmienić którąś z kart? Naprawdę? Tak. Tak? Tak. No dobra. Czyli mamy jedną i drugą. Te? Nie. Nie. Każdą inną z nich mógł pan swobodnie wybrać. A jednak wybrał pan tylko te dwie. Czy pan uwierzy, czy nie? Przygotowałem tutaj dwie duże karty. As trefl i dziesiątka karo. Czy pan uwierzy, czy nie? Wybrał pan dwie karty, które zupełnie odpowiadają wartościom wskazanym przeze mnie. Astre.